OSS, Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Chiński szpieg. Serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku. Wiele dzieje się ostatnio w geopolityce i polityce zagranicznej i w końcu uległem Waszym prośbom o poruszenie tematyki chińskich służb wywiadowczych. Postanowiłem opowiedzieć o chińskim szpiegostwie oraz udziale Chińskiej Republiki Ludowej w wojnie informacyjnej. Okazało się jednak, że mam zbyt wiele materiału do przekazania, by zmieściło się to wszystko w jednym odcinku. Z tego też powodu dziś o zagranicznych akcjach wywiadu państwa środka, a o chińskiej wojnie informacyjnej innym razem. Podobnie jak i o chińskich działaniach w cyberprzestrzeni. Więc czeka Cię teraz kolejna bomba informacyjna. W tym odcinku opowiem o oskarżeniach o fabrykowanie afer wywiadowczych, chińskiej agencji wywiadu cywilnego, specyficznych uwarunkowaniach chińskiego wywiadu oraz o interesujących operacjach wywiadowczych państwa środka. I nie przedłużając, zaczynamy! Fabryka. Zacznę od pewnego narzędzia rządu chińskiego, które możemy określić jako ranienie uczuć Chińczyków lub ranienie uczuć 1,4 miliarda ludzi. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne hasło używane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej i z jego nakazu przez chińskie państwowe molochy medialne, w tym gazety powiązane z chińską partią komunistyczną jak People's Daily, China Daily czy Xinhua News Agency. Zwrot ten wyraża niezadowolenie lub też potępienie wobec słów i działań każdej osoby, organizacji lub rządu, które są postrzegane jako mające charakter sprzeczny wobec Chin, niezgodny z linią partii. Fraza ta po raz pierwszy pojawiła się w 1959 roku w Dzienniku Ludowym, gdzie została użyta do krytyki Indii po sporze granicznym i stosowana jest szeroko do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, pomimo biurokratycznego pochodzenia, zwykli ludzie również są zachęcani do używania tego wyrażenia, aby okazywać niezadowolenie z krytyki wymierzonej w Chiny. Narzędzie to używane jest m.in. do tego, by wykazać, że świat zachodni wielokrotnie fabrykuje chińskie szpiegostwo. Nawet udało mi się znaleźć tłumaczenie z 1 lipca 2005 roku artykułu z People's Daily Online na ten temat. Czytamy, że niektóre kraje europejskie celowo wywołują sensację tak zwanego chińskiego szpiegostwa. Na przykład pod koniec kwietnia, a przypominam, że 2005 roku, we Francji pojawiła się nowa fala chińskich studentów jako szpiegostwa przemysłowego. 9 maja różne czołowe media w Szwecji poszły w ich ślady, tworząc chińskie szpiegostwo naukowe. 11 maja l'Agence France-Presse i belgijska witryna informacyjna wymyśliły na Uniwersytecie Katolickim Louvain chiński portal o szpiegostwie gospodarczym. A następnie owe incydenty chińskiego szpiegostwa rozprzestrzeniły się lotem błyskawicy po całej Europie. Dalej w artykule wskazano, że we wszystkich tych sprawach można znaleźć spore podobieństwa. Wszystkie źródła informacji o tych sprawach były anonimowe i trudno było je zweryfikować. I wszystkie sprawy były skierowane z ukrytymi motywami na rząd chiński. A ponieważ wszystkie osoby objęte owymi oczerniającymi zarzutami pracowały w znanych instytucjach akademickich, mających kontakty z Chinami, to nie tylko zaszkodziły wizerunkowi Chin w Europie, ale także negatywnie wpłynęły na kariery chińskich naukowców i studentów obecnych wówczas w Europie. Tak to widziano w Chinach. Dlaczego mówią o narzędziu chińskiego MSZ oraz fabrykowaniu chińskiego szpiegostwa? Otóż okazuje się, że odnotowano w ostatnim dziesięcioleciu mnóstwo informacji medialnych, pochodzących z różnych źródeł rządowych, to jest aparatów państwowych, w tym służb specjalnych i organów ścigania, o działaniach chińskiego wywiadu nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
to wręcz nieprawdopodobne, aby wszystkie one były sfabrykowane, jak chciałby chiński rząd. A w tym odcinku opowiem o kilku takich sprawach. Nic nie fabrykuję i nie ranię uczuć Chińczyków. Teraz warto byłoby dodać. Niech żyje nam prezes 100 lat! To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! To śpiewałem ja, Jarząbek. Aha, jeszcze jedna sprawa. Być może nie wiesz, ale każdy Chińczyk, bez względu na to, czy mieszka w Chinach, czy też poza granicami państwa środka, jest zobowiązany prawnie do udzielania pomocy rządowi chińskiemu i jego służbom. Artykuł 14 chińskiej krajowej ustawy o wywiadzie z 2017 roku nakazuje, aby chińskie agencje wywiadowcze mogły zwracać się do odpowiednich instytucji, organizacji i obywateli o zapewnienie niezbędnego wsparcia, pomocy i współpracy. Innymi słowy, jest zobowiązany do szpiegowania na rzecz Chin, co wcale nie znaczy, że każdemu człowiekowi uznawanemu za Chińczyka musi się to podobać lub też on musi się temu podporządkowywać. Dyrektor. To był wielkanocny weekend 1 kwietnia 2018 roku. Su Yanjun przechadzał się pomiędzy tętniącymi życiem barami i restauracjami brukselskiej dzielnicy Saint-Catherine. Niedawno przyleciał do Amsterdamu, a następnie pojechał do Belgii, gdzie zamierzał spędzić część swoich europejskich wakacji. Ale władze USA stwierdziły, że nie był on turystą, a szpiegiem chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Oficerem wywiadu znaczy. Su miał ponoć spotkać się z amerykańskim pracownikiem GE Aviation, a konkretnie to ze specjalistą projektowania silników lotniczych. Spodziewał się, że Amerykanin przekaże tajemnicę. Tak przynajmniej stoi w amerykańskim akcie oskarżenia. Ale na miejscu czekała go niemiła niespodzianka, gdyż przywitała go belgijska policja działająca na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego przez FBI. Działania szpiegowskie, mające na celu kradzież tajemnic, rozpoczęły się w marcu 2017 roku dość niewinnie. Oto amerykański pracownik GE Aviation, która dostarcza silniki zarówno do samolotów komercyjnych, jak i do wojska, otrzymał wiadomość e-mail od kogoś z Uniwersytetu Aeronautyki i Astronomii w Nanjing o treści: czy inżynier chciałby przyjechać na wymianę do Chin? Jego koszty podróży zostaną opłacone. Inżynier chciał i 2 czerwca wylądował w Chinach, a tam spotkał Su, zastępcę dyrektora Wydziału 6 Biura Prowincji Jiangsu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Inżynier jednak o tym nie wiedział, gdyż otrzymał wizytówkę, z której jasno wynikało, że pan Ku Hui, a więc nie żaden Su, pracuje w organizacji promującej naukę i technologię. Wyjaśnił on inżynierowi, że płaci za hotel i posiłki, a za rozmowę otrzymuje 3,5 tysiąca dolarów. Inżynier dla jasności. I ten kontakt został utrzymany. Inżynier przesyłał kolejne materiały, aż został poproszony o przekazanie poufnych informacji firmy. I zrobił to. W lutym 2018 roku przesłał prezentację. Na pierwszej stronie znajdowało się logo firmy oraz ostrzeżenie, że treści należą do GE i są poufne. Sęk w tym, że inżynier współpracował z amerykańskimi służbami, zarówno GE, jak i organami ścigania, pod okiem których współpraca kwitła, a zapytania obejmowały tajemnice handlowe. A przesyłane materiały były preparowane przez Amerykanów. Tego jednak pan Su nie wiedział. Stąd też zapalił się do przejęcia twardego dysku pełnego danych od swojego agenta i 1 kwietnia był już w Belgii. Amerykanie twierdzą, że jego zadaniem było pozyskiwanie informacji technicznych od firm lotniczych i kosmicznych w USA i Europie. Zgodnie z aktem oskarżenia od 2013 roku współpracował z chińskimi uniwersytetami i instytucjami, aby zidentyfikować i dotrzeć do konkretnych inżynierów znających tajemnice potrzebne Chinom. Oczywiście amerykański prawnik Su odmówił komentarza, a chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że sprawa była sfabrykowana. A jednak ustalono, że Su
współpracował z osobami na wspomnianym już wcześniej uniwersytecie, powiązanym z chińskim Ministerstwem Przemysłu i Technologii Informacyjnych. To jedna z najlepszych uczelni inżynieryjnych w Chinach, współpracująca z chińskimi producentami samolotów. Uniwersytet potwierdził, że Su był studentem studiów podyplomowych w niepełnym wymiarze godzin, ale odrzucił zarzuty o szpiegostwo. Nasza szkoła jest za współpracą i prawnym użytkowaniem własności intelektualnej. Zawsze szanujemy i chronimy własność intelektualną i nigdy nie wspieramy kradzieży własności intelektualnej. Cóż, akt oskarżenia twierdzi jednak inaczej. Wszelkie materiały uzyskiwane przez Su miały trafiać zawsze do tego uniwersytetu, zaś pan Su zaprzeczył jakimkolwiek oskarżeniom. A firma GE Aviation mogła wydać oświadczenie, iż wpływ na GE Aviation jest minimalny dzięki wczesnemu wykryciu, naszym zaawansowanym systemom i procesom wewnętrznym, a także naszemu partnerstwu z organami ścigania. Sprawa Su to jednak bezprecedensowy akt. Ekstradycja domniemanego oficera wywiadu za szpiegostwo gospodarcze. Z tym, że nie była to jedyna sprawa dotycząca lotnictwa. W innym na przykład przypadku, ujawnionym zaledwie kilka tygodni później, oskarżono grupę oficerów wywiadu i hakerów, którzy byli również powiązani z oddziałem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Jiangsu. Tyle, że tym razem chodziło o zainfekowanie komputerów francuskiej firmy kodem złośliwego Trojana. Bezpieka. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego jest Agencją Wywiadu Cywilnego, Bezpieczeństwa i Tajnej Policji Chińskiej Republiki Ludowej, odpowiedzialną za kontrwywiad, wywiad i bezpieczeństwo polityczne państwa. Posiada również biuro antyterrorystyczne. Określa się je jako jedną z najbardziej tajnych organizacji wywiadowczych na świecie. Swoją siedzibę ma w Pekinie, ale podlegają mu oddziały na poziomie prowincji, miast i gmin w całych Chinach. Tej sieci urzędów bezpieczeństwa MBP nie należy mylić z odrębną, ale równoległą siecią urzędów bezpieczeństwa publicznego, administrowaną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Wprowadza to nieco zamieszania, prawda? Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego powstało w 1983 roku z połączenia Centralnego Departamentu Śledczego, który był główną chińską cywilną organizacją wywiadowczą w latach 1955-83, z kontrwywiadem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Artykuł 4 Kodeksu Postępowania Karnego Chińskiej Republiki Ludowej przyznaje omawianemu MBP, czyli Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego, takie same uprawnienia do aresztowania lub przetrzymywania ludzi, jak zwykłej policji za przestępstwa związane z bezpieczeństwem państwa pod nadzorem prokuratury i sądów. Ale Narodowa Ustawa o Wywiadzie z 2017 roku przyznaje szerokie uprawnienia do prowadzenia wielu rodzajów działań szpiegowskich zarówno w kraju, jak i za granicą, a także daje uprawnienia do administracyjnego zatrzymywania osób utrudniających lub ujawniających informacje o pracy wywiadowczej na okres do 15 dni. MBP jest agencją cywilną, chociaż kontroluje własne odrębne siły policyjne. Policja Bezpieczeństwa Państwowego jest bowiem jednym z czterech pionów policyjnych w Chinach. Poza nią istnieją bowiem Policja Bezpieczeństwa Publicznego, Policja Więzienna oraz Policja Sądowa. W skład personelu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego wchodzą również funkcjonariusze Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Odkąd Xi Jinping objął władzę w 2012 roku, organizacja ta zyskała większą odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo skierowane przeciwko Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. A w październiku 2018 roku Su Yanjun, wiceminister bezpieczeństwa państwa i jeden z decydentów MBP,
został oskarżony przez prokuratorów Stanów Zjednoczonych o szpiegostwo gospodarcze. Nie mam pewności co do tego wiceministra, ale taką informację znalazłem w mediach. Szpiegostwo gospodarcze stało się głównym zainteresowaniem wywiadowczym MBP, a FBI oszacowała, że 3000 firm w Stanach Zjednoczonych jest przykrywką dla działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Stwierdzono m.in., że takie firmy jak Huawei, China Mobile i China Unicorn zostały zamieszane w działania związane z gromadzeniem danych wywiadowczych dla MBP. Jednakże Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego to nie jedyna organizacja wywiadowcza Chin. Działalność taką prowadzą również Departament Pracy Zjednoczonego Frontu oraz Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, jak również ich liczne organizacje i przedsiębiorstwa państwowe. Wykorzystuje się różne taktyki, w tym szpiegostwo cybernetyczne, aby uzyskać zdalny dostęp do poufnych informacji, rozpoznanie sygnałowe SIGINT oraz HUMINT, osobowe źródła danych. Chiny angażują się również w szpiegostwo przemysłowe, mające na celu zbieranie informacji w celu wzmocnienia ich gospodarki, a także monitorowanie dysydentów za granicą, a także ruchu niepodległościowego Tajwanu i Hongkongu, Falun Gong, działaczy prodemokratycznych i innych krytyków komunistycznej partii Chin. Trzeba przyznać, że chiński wywiad ma bezprecedensową aktywność i zaangażowanie w wielu krajach. Celem szpiegostwa chińskiego jest utrzymanie bezpieczeństwa narodowego Chin poprzez zdobywanie tajemnic handlowych, technologicznych i wojskowych. Chińskie agencje wywiadowcze działają inaczej niż inne organizacje, zatrudniając naukowców lub studentów, którzy w kraju spędzą krótki czas, zaś lata miną im na prowadzeniu poza granicami kraju zaledwie kilku wybranych osobowych źródeł danych wysokiego szczebla lub przeznaczona jest im rola podwójnych oraz uśpionych agentów. Tak czy inaczej czeka ich podwójne życie. Wiele z publicznie dostępnych informacji na temat chińskich służb wywiadowczych pochodzi od uciekinierów, których HRL oskarża o kłamstwo w celu promowania programu anty-HRL, a przecież to rani uczucia Chińczyków. Stany Zjednoczone uważają, że chińska armia rozwijała w ostatnich latach technologię sieciową, aby szpiegować inne narody. W różnych krajach, w tym w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Indiach, no i Stanach Zjednoczonych. Znaleziono co najmniej kilka przypadków włamań komputerowych podejrzanych o udział Chin. W lipcu 2020 roku w swoim rocznym raporcie niemiecka agencja wywiadowcza ostrzegła konsumentów, że dane osobowe, które przekazują chińskim firmom płatniczym lub innym firmom technologicznym, takich jak Tencent, Alibaba i inne, mogą trafić w ręce chińskich służb. A we wrześniu 2020 roku pod skanerem na całym świecie znalazła się chińska firma Shenzhen Chenhua Data Technology ze względu na możliwości eksploracji i integracji dużych zbiorów danych oraz intencje związane z jej wykorzystaniem. Wang Zhufeng, który jest dyrektorem naczelnym i udziałowcem tej firmy, publicznie chwalił się, że wspiera wojnę hybrydową poprzez manipulowanie opinią publiczną i wojnę psychologiczną. Ale o tym opowiem w innym odcinku podcastu. Pod koniec kwietnia 2021 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ogłosiło, że wprowadza nowe środki w celu zwalczania infiltracji chińskich firm i innych instytucji przez wrogie siły. Obejmują one sporządzenie listy firm i organizacji uznanych za zagrożone infiltracją z zagranicy i wymaganie od nich podjęcia środków bezpieczeństwa. Ponadto personelowi udającemu się w podróże służbowe do krajów tzw. Five Eyes, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada i Nowa Zelandia, nakazano zgłaszanie wszelkich kontaktów z personelem zagranicznym, uczestnictwo w szkoleniach antyszpiegowskich oraz pozostawienie telefonu komórkowego, laptopu i dysków USB w domu przed wyjazdem za granicę. Negocjacje. Funkcjonariusze ministerstwa prowadzą również inne ciekawe operacje.
Oto w 2017 roku urzędnicy MBP przylecieli do Stanów Zjednoczonych na wizach tranzytowych jako urzędnicy do spraw kultury. Podczas wizyty podjęli próbę nakłonienia chińskiego dysydenta Guo Wengui do powrotu do Chin w celu postawienia mu zarzutów. Guo Wengui to wygnany chiński biznesmen miliarder, który został politykiem. U szczytu swojej kariery był 73. najbogatszym człowiekiem w Chinach i został oskarżony przez chińskie władze o korupcję i inne wykroczenia. Uciekł do Stanów Zjednoczonych pod koniec 2014 roku, gdy dowiedział się, że zostanie aresztowany pod zarzutami przekupstwa, porwania, prania pieniędzy, oszustwa i gwałtu. Dysydent zaakceptował spotkanie, gdyż był wdzięczny jednemu z urzędników, Liu Yanpingowi, za to, że ten wcześniej pomógł w sprowadzeniu żony Guo do Ameryki. Jednakże nasz dysydent nagrał rozmowy i zaalarmował FBI. Następnie chińscy urzędnicy zostali skonfrontowani z agentami FBI. Początkowo twierdzili, że są dyplomatami zajmującymi się sprawami kulturalnymi, ale ostatecznie przyznali, że są funkcjonariuszami bezpieczeństwa. Otrzymali więc ostrzeżenie za ich działalność w Nowym Jorku i otrzymali nakaz powrotu do Chin. Jednak dwa dni później ponownie odwiedzili mieszkanie naszego dysydenta przed opuszczeniem kraju. Będąc w mieszkaniu, zjedli pierogi zrobione przez jego żonę, a następnie gospodarz wyprowadził ich z budynku po ponownym odrzuceniu oferty ułaskawienia za milczenie. FBI wiedziało bowiem o drugiej wizycie, a agenci byli przygotowani do aresztowania chińskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa na lotnisku JFK pod zarzutem oszustwa wizowego i wymuszenia. Jednakże aresztowań nie dokonano pod naciskiem Departamentu Stanu, który chciał uniknąć kryzysu dyplomatycznego. FBI skonfiskowało jedynie telefony chińskich urzędników, zanim samolot wystartował. Pokojówka. Jej kryptonim brzmiał Pokojówka i teoretycznie przez 20 lat była rewelacyjnym aktywem FBI. Jej informacje o Chinach docierały do 4 amerykańskich prezydentów, a gdy w kwietniu 2003 roku aresztowano ją i prowadzącego ją agenta specjalnego FBI J. J. Smitha, amerykańskie organy ścigania twierdziły, że Katrina Leung była agentem chińskim, a Smith pracował dla niej i chińskiego wywiadu. A przy okazji okazało się, że oboje od ponad 2 dekad byli kochankami. Ta sprawa okazała się szokująca dla samej FBI. Okazało się bowiem, że agent Smith i jego cenna agentka spotykali się w jej ekskluzywnym domu na przedmieściach Los Angeles. Najpierw się kochali, a następnie Smith opuszczał sypialnię, by ona bez jego wiedzy kopiowała tajne dokumenty z jego teczki. Ja nie wiem, co one tam robiły. I tego nie kupuję. I myślę, że również ty. Ale tak stoi w ustaleniach ze śledztwa. A przecież posiadanie przez nią tajnych dokumentów i domniemany współudział Smitha poddawały w wątpliwość praktycznie każdą informację kontrwywiadowczą na temat Chin gromadzoną przez Stany Zjednoczone w ciągu 2 dekad. A teraz najlepsze. Z powodu popełnienia szeregu błędów proceduralnych ani ona, ani jej cudowny agent FBI nie zostali oskarżeni o szpiegostwo. Sędzia oddalił wszystkie zarzuty przeciwko niej z powodu niewłaściwego postępowania prokuratora. Zamiast tego uznano, iż kopiowała ona tajne dokumenty, a on zapewnił dostęp do tych dokumentów, a to było tylko rażące zaniedbanie. Zresztą oboje nie przyznali się do winy. Ustalono, że Katrina regularnie podróżowała do Chin, gdzie często spotykała się z wysokimi rangą urzędnikami i że była chińską agentką o kryptonimie Luo. A była obywatelką amerykańską, która, jak powiedzieli jej prawnicy w oświadczeniu skierowanym do prasy, przez ponad 20 lat pracowała pod kierunkiem i na polecenie Federalnego Biura Śledczego. Zaś adwokat Smitha zakwestionował motywy, dla których FBI postawiło zarzuty, stwierdzając, że biuro przesadnie zareagowało na zewnętrzne naciski polityczne, a nasi kochankowie zostali niesłusznie ukarani za niewłaściwe postępowanie, które mogło zostać rozpatrzone administracyjnie. Nie było więc miejsca na postępowanie karne. A jednak w biurze FBI w San Francisco
jeden z czołowych agentów kontrwywiadu pracujący na kierunku chińskim, William Cleveland, uznał, że pokojówka przekazywała informacje chińskiemu wywiadowi bez wiedzy FBI. Dlaczego? Oto w 1991 roku FBI wysłało Clevelanda w podróż służbową do Chin. Kiedy wrócił, to otrzymał nagranie sprzed jego wyjazdu, a na tym nagraniu kobieta o kryptonimie Luo rozmawiała z innym agentem chińskim o kryptonimie Mao i podała szczegóły zbliżającej się podróży Clevelanda. Głos tej kobiety był dobrze mu znany. To była pokojówka, jeden z najcenniejszych aktywów FBI. Skąd jednak Cleveland znał głos tej kobiety? No to był już jego problem. Przez 3 lata on i Katrina również byli kochankami, a on nie chciał tego upubliczniać. Utrzymał to w tajemnicy, a kwatera główna FBI nie odkryła tego faktu. Nie ukrywajmy, to głęboka porażka kierownictwa. Ale to nie koniec tego cyrku? No bo jak inaczej to nazwać? Otóż, nawet po uzyskaniu informacji, że Katrina współpracuje z Chińczykami, zarówno agent Smith, jak i agent Cleveland, nadal dzielili się z pokojówką informacjami o ważnych śledztwach chińskiego kontrwywiadu. I przy okazji, były agent FBI, Cleveland, również nie został o nic oskarżony. Liberał. Australia, przedmieście Melbourne, marzec 2019 roku. Sprzątaczka wchodzi do pokoju motelu i znajduje zwłoki mężczyzny. Okazało się, że to Bo Nick Chao. Lokalna policja przeprowadziła dochodzenie, ale nie była w stanie ustalić, w jaki sposób zginął ten były sprzedawca samochodów. I nagle pojawiły się doniesienia sugerujące, że Chao był przygotowywany do zostania chińskim szpiegiem w australijskim parlamencie. Słyszałem, że był 32-letnim mieszkańcem Melbourne, który był przygotowywany przez chiński rząd, by kandydować z ramienia partii liberalnej. Tak powiedział w rozmowie z Channel 9 poseł Andrew Hastie, były przewodniczący Parlamentarnej Komisji Wywiadu i Bezpieczeństwa. Pan Zhao od 2015 roku był bowiem członkiem partii liberalnej. Zwrócił się do niego inny przedsiębiorca z Melbourne, który zaoferował wpompowanie $1 miliona w biznes pana Zhao. W zamian mężczyzna chciał jedynie, by ten kandydował do parlamentu federalnego. Ów przedsiębiorca to oficer lub agent chińskiego wywiadu, twierdziły później australijskie służby bezpieczeństwa, ale biznesmen zdecydowanie temu zaprzecza. Pan Zhao powiedział jednak o tej ofercie australijskiej służbie specjalnej ASIO i po kilku miesiącach już nie żył. Z tym, że ten młody człowiek borykał się również z problemami prawnymi i finansowymi. Został oskarżony o nieuczciwe uzyskiwanie kredytów na zakup luksusowych pojazdów, wskutek czego co najmniej jeden z jego salonów samochodowych upadł. Poza tym chińscy inwestorzy ścigali pana Zhao o pieniądze, które był im winien. Australijska służba potraktowała zarzut poważnie i aktywnie prowadziła śledztwo wraz z inną sprawą dotyczącą Wonga Williama Likianga, który publicznie twierdził, że jest chińskim szpiegiem. Osobiście byłem zaangażowany i uczestniczyłem w szeregu działań szpiegowskich, powiedział Wang w oświadczeniu złożonym pod przysięgą. W 2014 roku pan Wang przeniósł się do pracy w prywatnej firmie usytuowanej w Hongkongu. Tyle, że firma ta była przykrywką dla pekińskiej agencji wywiadowczej. I w ciągu 5 lat, podczas których pracował jako chiński agent, między innymi wziął udział w zniknięciu 5 księgarzy z Hongkongu w 2015 roku i odegrał istotną rolę w operacji wymierzonej w wybory na Tajwanie w roku 2018. Odniósł sukces i w 2020 roku otrzymał rozkaz podróży na Tajwan, lecąc na fałszywym paszporcie Korei Południowej w związku z wyborami prezydenckimi na wyspie. Wylądował w Australii i złożył wniosek o azyl polityczny oraz upublicznił swoją zadziwiającą relację. Powiedział także, że Pekin kierował zabójstwami za granicą, w tym na ziemi australijskiej. Zaś Departament Policji w Szanghaju uznał pana Wanga za poszukiwanego za oszustwa z powodu fałszywego projektu inwestycyjnego o wartości $960,000. Lobbying.
Wiele wskazuje na to, że Wielka Brytania przygotowuje się do aktywniejszej działalności skierowanej przeciwko niektórym formom chińskiej aktywności. Cóż, Waszyngton naciska na swoich sojuszników do wspólnego działania. Według doniesień Stany Zjednoczone planują nową falę aktów oskarżenia i prawdopodobne sankcje wobec Chin za ich szpiegostwo. Niezależnie jednak od tego, brytyjscy urzędnicy do spraw bezpieczeństwa są szczególnie zaniepokojeni faktem, że uniwersytety są celem badań i kradzieży własności intelektualnej. Problem polega bowiem na tym, że są one celem szpiegostwa gospodarczego realizowanego przez osoby zapraszane do Chin, agentów przybywających na Zachód jako studenci i powracających z własnością intelektualną, a nawet potencjalnie przez wykorzystywanie formalnych partnerstw pomiędzy uniwersytetami. Na przykład jedna z dużych brytyjskich firm inżynieryjnych współpracuje z uniwersytetem w zakresie badań nad zaawansowanymi materiałami, zaś ta uczelnia współpracuje z rządem chińskim. Co prawda firma zapewnia, że pomieszczenia są regularnie czyszczone pod kątem urządzeń podsłuchowych, ale kooperant, Narodowy Uniwersytet Technologii Obronnych w Changsha, jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Chinach, prowadzonym wspólnie przez Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Edukacji i jest blisko związany z Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, gdyż jest liderem Krajowego Programu Kosmicznego i Superkomputerowego. Ściśle współpracuje z kilkoma zachodnimi uniwersytetami. Nic nie wskazuje na to, że ta współpraca wiąże się ze szpiegostwem lub czymś niefortunnym, ale poziom współpracy niepokoi niektórych badaczy wpływów chińskich, bo wpływ to słowo klucz. Wpływ to narzędzie wywiadowcze. Ukazuje to interesujący ruch brytyjskiego kontrwywiadu. MI5 oficjalnie poinformowała o nieoficjalnych podejrzeniach, jakoby domniemany chiński agent wpływu przeniknął do Izby Gmin, aby ingerować w politykę Wielkiej Brytanii. Zarzutem jest więc ingerencja, czyli potajemne zdobywanie wpływów, a nie szpiegostwo, czyli kradzież tajemnic. A do upublicznienia doszło, gdyż nie ma przepisów, które umożliwiłyby zwalczanie ingerencji, zwalczanie wpływu. W ten sposób szef służby tajnej chciał ograniczyć ryzyko chińskich narzędzi wpływu. Służby wywiadowcze rządu brytyjskiego wykorzystały siłę mediów, by chronić państwo przed chińską ingerencją. Ostrzeżeniu o Christine Ching Kui-li, znanej prawniczce prowadzącej kancelarię prawną w Londynie oraz wolontariuszce pojednania brytyjsko-chińskiego, chodzi mi o mniejszość chińską w UK, towarzyszyło jej zdjęcie, dzięki któremu jej twarz była widoczna na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Powtarzam, nie została aresztowana, nie została oskarżona o żadne przestępstwo. A kluczowym zarzutem było to, że Li przekazała 420 tysięcy funtów brytyjskich starszemu członkowi Parlamentu Partii Pracy, Baremu Gardinerowi, który w zamian zatrudnił jej syna Daniela Wilksa jako członka swojego personelu parlamentarnego. MI5 ostrzegło, że każdy, z kim kontaktuje się pani Li, powinien pamiętać o jej powiązaniach z państwem chińskim w zakresie realizacji programu KPH w polityce Wielkiej Brytanii. Ostrzeżenie to zostało przez MI5 wysłane do przewodniczącej Izby Gmin, Lindsay Hoyle, która zdecydowała się przekazać je wszystkim deputowanym. Wskazano w nim, że darowizny Li były dokonywane w sposób potajemny, aby zamaskować pochodzenie płatności. Żeby zrozumieć to dokładnie, zostały przekazane jawnie, ale ich źródło pochodzenia zostało zamaskowane, choć tego nie udowodniono w żaden sposób. A przecież w 2020 roku rząd Wielkiej Brytanii dyskretnie wydalił 3 obywateli Chin, którzy pracowali w UK w charakterze dziennikarzy, twierdząc, że byli oni zamieszani w działalność szpiegowską. Widać jednak, że obecnie stwierdzono, że chińscy agenci monitorują i wywierają wpływ na chińską diasporę i na czołowych polityków Zjednoczonego Królestwa. Na zakończenie przypominam, że Chiny zaprzeczają, jakoby były zaangażowane w jakikolwiek masowy program kradzieży sekretów. I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu.
a praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli zaś chcesz skontaktować się ze mną, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!